Drodzy siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, musimy przyznać, że niekoniecznie lubimy, gdy pytani jesteśmy w sprawach pieniędzy. Ciężko nam niekiedy się ich pozbywać, a jeśli już, to raczej wolimy to robić z własnej i nieprzymuszonej woli niż pod presją, czy nawet pod obserwacją. Nie chcemy być stawiani w niekomfortowej sytuacji jawnej konfrontacji naszej ofiary z innymi ofiarami, być może nawet dużo wyższymi od naszych. Z podobną sytuacją mamy jednak do czynienia w przytoczonym dzisiaj fragmencie Ewangelii. Ofiara składana do jednej z 13 skarbon umieszczonych na dziedzińcu kobiet jerozolimskiej świątyni nie była tajna. Dlatego też siedzący w bramie Jezus mógł dokładnie obserwować, ile kto wrzuca. Trochę to bulwersujące, krępujące, niekomfortowe spoglądać innym na ręce. Stąd temat pieniądz w Kościele był i jest zawsze tematem dość drażliwym. Bo ofiary ludzie chcą składać w skrytości, żeby nikt ich nie widział, czy dają odpowiednio dużo, czy też mało. Zdarza się słyszeć nawet głosy oburzenia, gdy duchowni zbyt często mówią w Kościele o pieniądzach i proszą o większą ofiarność. Idąc tym tropem, wyobraźmy sobie sytuację, w której dziś ktoś postronny siada przy wyjściu z kościoła i bacznie obserwuje, co i ile wrzucamy do skrzynki przy drzwiach kościoła. Nie chcielibyśmy znaleźć się w roli tak obserwowanych, czy wręcz co niedzielę inwigilowanych. Tymczasem, tak jak pobożni Żydzi na dziedzińcu świątyni i jak uboga wdowa przy skarbonie, tak i my jesteśmy obserwowani przez Chrystusa. Czy to znaczy, że Zbawiciela interesują nasze pieniądze? Tak naprawdę w tej historii opowiedzianej przez Marka Ewangelistę wcale nie chodzi o pieniądze. Jezusowa pochwała hojności wdowy nie odnosi się do ilości pieniędzy, jakie wrzuciła, bo ilość ta z perspektywy ówczesnych nie była powalająca. Według komentatorów wrzuciła ona 2 lepta, mniej więcej równowartość 1/64 denara, czyli denar, który był tą zapłatą za dniówkę pracy niewykwalifikowanego robotnika. Jezus pochwalił ją za postawę serca, za oddanie, za miłość do Boga, przejawiającą się także w miłości do drugiego człowieka, do innych korzystających ze świątyni. Świątynia, aby mogła stać się miejscem wyciszenia i modlitwy, musi być miejscem szczególnym, zadbanym, pięknym. To przybytek najwyższego Boga. Na odpowiednie utrzymanie jej potrzebne są fundusze tych, którzy przychodzą się modlić, słuchać Słowa Bożego, przeżywać swoje troski, radości. Tak naprawdę dzisiejsza Ewangelia przypomina nam wszystkim o współodpowiedzialności za duchową rodzinę, w której zostaliśmy postawieni. Każdy z nas jest częścią Kościoła,
powszechnego i apostolskiego, jak będziemy wyznawać podczas tej mszy w credo. Cały Kościół stanowi przedmiot naszej troski i odpowiedzialności. Tę odpowiedzialność pragniemy realizować zarówno indywidualnie, ale także strukturalnie poprzez wzajemną pomoc, zwłaszcza tym, którzy w danym momencie najbardziej jej potrzebują. Zbawiciel pochwalił zaufanie, miłość, odpowiedzialność wdowy, a przez to wskazuje i nam, poprzez swoje słowo, na wartość wzajemnego zaufania, wsparcia, pomocy i miłości. Człowiekiem zaufania i zawierzenia Bogu był ksiądz Leon Bemke. Jego bogate w przeróżne wydarzenia życie rozciągało się pomiędzy latami 1897 i 1984. Przyszedł na świat w Tupadłach, w parafii Strzelno, w gminie Władysławowo, w powiecie puckim. O swoim dzieciństwie tak pisał. Młodość miałem niełatwą, bo ojciec umarł, gdy miałem zaledwie 2 lata. Było nas 3 braci. Najmłodszy urodził się krótko po śmierci ojca. Matka została sama z nami na małym gospodarstwie rolnym. 4 lata po śmierci ojca mama wyszła 2 raz za mąż. Ojczym był dla nas bardzo dobry. Szkołę powszechną niemiecką ukończyłem w wiosce rodzinnej. W 1911 Leon zostaje przyjęty do palotyńskiego gimnazjum Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. To było 4 lata, kiedy Palotyni już byli w Polsce. 11 listopada 1917 przybywają do Polski. 4 lata Leon rozpoczyna naukę w palotyńskim gimnazjum na Kopcu. Tak pisał o tym. Były to początki tej pierwszej placówki palotyńskiej w Polsce i warunki nie były łatwe. Pomimo to z radością wspominam tamte lata spędzone na Kopcu, a szczególnie czuję się wdzięczny księdzu Alojzemu Majewskiemu, założycielowi księży palotynów w Polsce, i zarazem założycielowi tej placówki stowarzyszenia w Polsce. Tam zaraz po przybyciu zmienił pisownię swojego nazwiska z Bemke, a więc to z tego niemego H, które występowało w nazwisku, na nazwisko Bemke i odtąd stale go używał. 2 lata spędził na froncie zachodnim, była to pierwsza wojna światowa. Ukończywszy gimnazjum na Kopcu rozpoczął nowicjat, a potem także tam studia seminaryjne. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1925 roku w Krakowie z rąk biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiechy. Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki rektora domu, dyrektora Collegium Marianum, a także radcy regionalnego. We wrześniu 1934 został przeniesiony do Gdańska, by objąć opieką duchową miejscowych Polaków. Początkowo mieszkał właśnie tutaj, u palotynów niemieckich. Zaczął pomagać księdzu Franciszkowi Rogaczewskiemu przy kościele Chrystusa Króla i księdzu Bronisławowi Komorowskiemu przy kościele świętego Stanisława biskupa. Był też spowiednikiem i ojcem duchownym polskich dominikanek, nauczycielem języka niemieckiego i religii w polskiej szkole handlowej
średniej i wyższej. W 1936 na prośbę Komisariatu Generalnego w Gdańsku powierzono mu obowiązki kapelana wojskowego polskiej załogi na Westerplatte. Do jego zatem obowiązków należało odprawianie mszy świętej w każdą niedzielę, święta oraz w czasie uroczystości państwowych i wojskowych w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Westerplatte. Stąd cała idea tego miejsca, tego kościoła, tytułu tego kościoła. Właśnie poprzez księdza Bemkego zrodziła się, by nadać temu miejscu właśnie tytuł Matki Bożej Częstochowskiej. A także sprawował opiekę duszpasterską nad załogą wojskową składnicy tranzytowej. Gorliwa praca duszpasterska księdza Bemkego spotkała się z niechęcią władz niemieckich i z powodu nacisków władz przeniósł się do Oliwy. Tu wygłaszał niedzielne kazania dla Polaków w katedrze, słuchał ich spowiedzi, był opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Gdańsku, organizował harcerstwo polskie, kierował tamtejszą bursą dla polskiej młodzieży męskiej z okolic Gdańska, pracującej i uczącej się. Niezwykle ciekawe są dzieje dalsze księdza Bemkego, kapelana Westerplatte. Można tu dużo mówić o jego aresztowaniu przez Niemców na krótko przed wybuchem II wojny światowej, dosłownie o godzinie 3 w nocy 1 września 1939, o zwolnieniu, o tułaczce wojennej przez Litwę, tereny Polski Wschodniej, o nieudanych próbach przekroczenia granicy węgierskiej, o pobycie na Litwie, Łotwie, Szwecji. Niemniej interesująca jest jego praca jako kapelana Wojska Polskiego na Zachodzie, osobistego sekretarza przełożonego generalnego Palotynów księdza Wojciecha Turowskiego, następnie superiora Regii Francuskiej, radcy Regii oraz duszpasterza polonijnego we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie lata i dni swego życia przeżył na Kopcu, dokąd powrócił w 1976 roku. Zmarł 25 maja 1984. Sam o tych ostatnich latach przeżytych na Kopcu napisał: spędziłem wakacje w zaciszu klasztornym. Odprawiłem rekolekcje kapłańskie, zrobiłem dokładny rachunek sumienia, spowiedź z całego życia. Idę więc spokojnie na spotkanie z nieskończenie miłosiernym Chrystusem. Ksiądz Bemke był człowiekiem, który nigdy nie narzekał. Nie był pesymistą. Gdy pojawiały się różne trudności, udawał się do kaplicy, gdzie klękał, polecał te sprawy Panu Bogu. Tam w świetle lampy wiecznej nieskończenie miłosiernego Chrystusa uczył się mądrości potrzebnej mu do codziennego życia. Tak właśnie na kolanach rozwiązywał wszystkie problemy, jakie pojawiały się w jego życiu. Świadczy to o wielkiej jego wierze, ale i zaufaniu temu, któremu poświęcił się bez reszty. Jako nauczyciel i wychowawca lubił to powiedzenie: światło lampy zależy od oleju, mądrość ucznia zależy od nauczyciela. Bo lampa i olej, czyli oliwa, nawiązują do symboliki życia, wiedzy, mądrości, gotowości, światła, ciemności. Znajdujemy też odniesienia do tej symboliki w Piśmie Świętym.
Przypominamy sobie tę przypowieść o 10 pannach. Lampy symbolizują Słowo Boże, oliwa Ducha Świętego. Znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego nic człowiekowi nie da, podobnie jak lampa bez paliwa nie będzie świeciła. Właśnie ksiądz Leon Bemke był człowiekiem, który z modlitwy w świetle lampy wiecznej, ze Słowa Bożego, z Eucharystii, czerpał mądrość potrzebną do codziennego życia. I z tej mądrości, z nagromadzonego oleju swojej lampy, udzielał innym światła, dzielił się nim z nauczycielami, uczniami, z ludźmi, do których posyłali go przełożeni, z żołnierzami czy rodakami na obczyźnie. Zdawał sobie doskonale sprawę, o czym zresztą pisał, że życie ludzkie jest jak rzeka. Ze źródeł wypływa czysta jak kryształ, a potem płynąc przez różne tereny nabiera brudów, ale później oczyszcza się w nieskończenie miłosiernym Chrystusie. I temu Chrystusowi i ludziom chciał służyć, a szczególnie ludziom, do których trafiał ze swoją posługą kapłańską. Ksiądz Leon Bemke był człowiekiem zawierzenia, tak jak była dzisiejsza wdowa z Ewangelii. Oddając wszystko Chrystusowi, powierzając się Jemu, tak jak ta wdowa, która wrzuciła te maleńkie pieniążki, powierzając się Bogu. Jeżeli my oddajemy się Chrystusowi, powierzając całe swoje życie, będziemy błogosławieni, czyli szczęśliwi. Dlatego stawiajmy Zbawiciela zawsze na pierwszym miejscu, gdyż jak powiedział święty Augustyn, kiedy Chrystus jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu. Ten tok myślenia oddaje również znana polska pieśń, którą niekiedy można słyszeć w kościołach. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Amen.